Dziś wystąpię w dwóch rolach. Jedna rola to lekarz, profesjonalista, chirurg plastyczny, który od wielu, wielu lat leczy pacjentów. Zajmuje się problemami skóry w swojej pracy. Z biegiem czasu ulega różnym zmianom. I tu właśnie rola dla mnie drugiego, bo mam 50+ i już te zmiany na skórze widoczne są. Widać, że skóra traci jędrność, staje się bardziej wysuszona, staje się nieco bardziej obwisła. Doktor Mazurek jest chirurgiem plastycznym w trakcie specjalizacji. Ma bardzo dobry zmysł, jeśli chodzi o spojrzenie na pacjenta, postawienie diagnozy, rozpoznanie problemu. Jednocześnie też dość wprawnie i z dużą swobodą dobiera różnorakie gamy zabiegów po to, aby uzyskać określony efekt. Zacznę od zbadania doktora szyi. Możemy zauważyć, że skóra już jest na pewno trochę bardziej wiotka niż była jeszcze jakiś czas temu. W badaniu takim pinch test możemy ją dość sporo zebrać. Straciła też na pewno trochę na swojej sprężystości, jest bardziej sucha. Możemy również u doktora zaobserwować zwiotczenie platyzmy w centralnej części. No ja mogę zasugerować terapię ultradźwiękami o wysokiej częstotliwości sfokusowaną, czyli tak zwane HIFU w obrębie szyi, co na pewno wpłynie pozytywnie tutaj na tkankę tłuszczową w okolicy podbródka, napnie skórę szyi, zredukuje tą tkankę tłuszczową, na pewno będzie to wyglądało bardzo pozytywnie. W obrębie platyzmy możemy również zastosować botox. No i sądzę, że taka terapia na pewno odmłodzi tutaj doktora w zakresie szyi i na pewno będzie to efektywne i efektowne. Dzięki dobraniu odpowiednich parametrów jesteśmy w stanie odmłodzić skórę, poprawić jej jakość i zapewnić bardzo dobre efekty estetyczne. Dzięki zastosowaniu odpowiednich ultradźwięków jesteśmy w stanie podżdżać tkankę podskórną, tkankę tłuszczową, mięśnie do wysokiej temperatury, rzędu około 60-70 stopni i pobudzić lokalną produkcję kolagenu, obkurczanie tkanek oraz regenerację. Efektem zabiegu jest efekt liftingujący, odmładzający, poprawa jakości zmarszczek oraz ich eliminacja. Zabiegi te możemy wykonywać zarówno w obrębie głowy i szyi oraz całego tułowia. Jesteśmy już 3 miesiące po zabiegu. Ja jestem bardzo zadowolony z obserwowanych wyników. Widzimy zdecydowaną poprawę jakości tkanek szyi, ich bardziej młodzieńczy wygląd, lepsze napięcie skóry. Możemy również zaobserwować zanik podskórnej tkanki tłuszczowej na podbródku oraz zdecydowanie lepsze napięcie platyzmy, czyli mięśnia obecnego pod skórą na szyi, którego nadmierna wiotkość w niektórych częściach i zbyt duże napięcie w części centralnej daje taki wiekowy, zmęczony wygląd tkanek szyi. Pozbyliśmy się tego i efekt jest zdecydowanie dobry i ja jestem z niego zadowolony.